Siema. Znowu pojawiam się przed filmem, ponieważ mam dla was bardzo ważną informację, a mianowicie znowu chcę was zaprosić na kanał Flowriders, ale to z tego powodu, że jutro, czyli w sobotę, bo dzisiaj jest piątek. Chyba. Tak, sprawdziłem, jest dzisiaj piątek. No i chciałem was poinformować, że jutro, w sobotę o godzinie 14 na kanał Flowriders wlatuje nuta, moja nuta z teledyskiem, którą nagrałem jakiś czas temu. Nuta nazywa się Młody S i myślę, że warto ją przysłuchać, więc koniecznie wbijcie na Flowriders, tam będę was odrzucał też jeszcze jutro, ale dzisiaj już powinniście tam wbić, zostawić subskrypcję, żeby być jako pierwsi. Czytam komentarze oczywiście, więc myślę, że warto tam wbić. Będzie mi mega miło, naprawdę. Jeżeli chcecie mi zrobić jakiś prezent, jeżeli mnie lubicie, to jest dla mnie idealny prezent, naprawdę. Jak wbijecie i posłuchacie tej nuty, bo jest dla mnie mega ważna. Dawno teledysku nie wypuszczałem po prostu i jest to... Bardzo się cieszę, bardzo się jaram. Właśnie montuję odcinek, ten, który teraz widzicie, więc muszę to dograć. No i tyle. Zapraszam was do oglądania odcinka. Dzisiaj wprowadzamy się w zamek, więc ja się też mega cieszę z tego powodu. Koniecznie oglądajcie ten zacny odcinek. Miłego oglądania. Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szypson i dzisiaj, w dzisiejszym odcinku przeniesiemy się do tamtego zamku. Widzicie go tam w oddali, mam teraz duży render dystans, więc go widać. Ale zanim tam pójdziemy, koniecznie zostawcie łapkę w górę. Macie 5 sekund na zostawienie łapki w górę, załóżmy tam, nie wiem, może z 4000 łapek w górę. I następny odcinek z wielkiego zamku w Palionowie, więc 4, nie, 5 sekund miało być. 5, 4, 3, 2, 1... Komu się udało, to niech się pochwali w komentarzu oczywiście. Dobrze, słuchajcie, weźmiemy sobie jakieś moje itemy już stąd, żebyśmy mogli się tam przenieść. Tam też się wprowadzimy w taką komnatę, którą tam mamy. Zabiorę sobie ze sobą też ten kosz na śmieci. Chyba sobie pomarańczowy wezmę. No, lubię pomarańczowy. Łóżko już tam gdzieś dałem chyba. Albo znikło mi łóżko. No, ale chyba tam już było. Dobra, weźmiemy jakieś skrzynki, craftingi i tak dalej, i tak dalej. Mamy też złoto, które wziąłem, ale złoto to na razie tu odłożę. No, na razie go nie potrzebujemy tam. Wezmę sobie jakieś ziemniory też. No chyba tyle. Chyba tyle na razie, nic więcej. A wezmę sobie też te piece. Ło! O nie! A i tyle miałem przepalonego stona w tym. W piecu i rozwaliłem i mi ekspy nie wyleciał. No trudno. Dobra, lecimy do zamku, zobaczyć kto tam. O nie, cięcie muszę zrobić. Dobra. Dobra, lecimy do zamku, zobaczyć. Jak to tam wygląda, ponieważ jeszcze nie do końca go tam zwiedziłem, więc teraz sobie go pozwiedzamy na łodcineczku. Tam oczywiście też powinni czekać już cała reszta ekipy na mnie, która tam ze mną będzie mieszkała. No jak dla... Według mnie, moje osobiste zdanie, to ten zamek wygląda naprawdę świetnie. Możecie napisać w komentarzu, co o nim sądzicie. Wow, skorpion w wodzie, czekajcie, załatwimy go, bo on fajne takie rzeczy coś daje, z tego można zrobić fajną zbroję. Więc wow, jak on ruszył oczami dziwnie. Jaki on straszny. Dobra. Dobra, pokonaliśmy go. O, wyrzucił to, z czego można zrobić tą zbroję. Hityna to się nazywa. No dobra, super. Dobra, lecimy do tego zamku. Już jesteśmy blisko. Wejście do zamku jest od tamtej strony, więc pokażę wam od wejścia, że... No, nie mógłbym butami niby przeskoczyć, ale... Pokażę wam, jak to normalnie wygląda, jak tu jest normalne wejście. Zrobiliśmy wejście od tyłu po to, żeby było jak najdalej od przeciwników, którzy mają zamek po tamtej stronie. No, myślałem, że to oni będą mieli lepszy zamek od nas, no ale okazało się, że jednak... Ta drużyna jest lepsza, więc mamy lepszy zameczek. Dobra, schodzimy sobie tutaj tą bramą. No i tak, na początku jak widzicie mamy tutaj jakieś domki. Mega fajne są, naprawdę. Tutaj sobie możemy zamieszkać, znaczy my niekoniecznie, mamy inne miejsce, później wam pokażę, gdzie będziemy mieszkać. Ale tutaj jakiś wieśniaków czy coś może było dać. Tutaj mamy kanały. Kanały to później wam pokażę. Tu jest szumienica, patrzcie, to jest straszne. Tutaj będzie się, no dobra, nieważne, co tu się będzie odbywało. To... Kto wie, to wie. Dobra, tam mamy jakiś targ, żeby... O, David, witam bardzo serdecznie. Tościk? Dzień dobry. Witam bardzo serdecznie. Jak tu się bawisz na tym zamku? Bardzo dobrze. Co ty to masz? A łódkę masz? Łódkę mam. Chodź tutaj, zobaczymy na ty... O kurczę. Czekaj, dobra, płyniemy razem. Zastanawiam, ja cię tutaj poprowadzam. Tak, dobra, to mamy taka, wycieczkę, taka, mamy wycieczkę po zamku. Płynie. Okej, okay, no ta wycieczka jest oczywiście płatna 3 złota, ale to... A, później... no, a to nie mam przy sobie. Faktury później wystawię. Dobra, faktura później. Później. Ej, to po schodach tutaj... jak zjechało płynnie. No, ale nie... demon prędkości po prostu. Dobra, co przed nami? Przed nami piękne targowisko, tutaj jak widać każdy ma inny kolor, tutaj każde targowisko, stoisko. Mhm.
tutaj są przedmioty. Piękna fontanna w tym krajobrazie rycerskim, jak widać, się pięknie prezentuje, tutaj kwiatki. A co tam tu będzie na tych targowiskach? Co tu będzie sprzedawane, wiesz? Zaraz, czekaj, bo musimy tutaj dojechać do mojego, dobra, i teraz tak. Okej. A to jest twoje, tak? Kolejna, bo ty masz zimę. Chcesz kupić. Co masz do sprzedania? Co masz do sprzedania? Węgiel żabi. Bardzo dobry. A za ile? Jeden taki węgiel żabi to 2 złota, ale oferuję. Ale nie mam złota przy sobie, zostawiłem cały w chacie. A co masz? Mam, złote jabłko mam. Za złote dobra, jabłko co? Być. Jeden za jeden. Jeden węgiel za złote jabłko? Co ty zarywałeś? To jest węgiel żabi, to jest idealny węgiel żabi. Dobra, zaufam ci, proszę bardzo. Nie, okłamałem się, to jest zwykły węgiel! Złodzieju! Ucieczka! No tym to raczej za szybko nie biegniesz. Dobra, niech ci będzie. Dobra, masz złote jabłko. Nie, zarobione, pierwsze pieniążki. Let's go! To niezły węgiel żabi, dobra, jedziemy dalej w podróż po zamku. Jadę. Czekaj, może szybciej będzie jak do kanału jedziemy, czekaj. Może szybciej, o właśnie, możemy też te kanały pozwiedzać. Nie wiem, czy ja tutaj wykręcę, to może być mały problem, ale spokojnie. Dobra. Jaka prędkość w ogóle. Spokojnie. Tymi wiosłami jak machasz. O, cyk! No, jestem. Dobra, jest. O, jest kaczucha też, który można pływać sobie. Ale tu mamy lepszy wóz, to jest właśnie Porsche. Bo to jest podwójny. Czekaj, Porsche. Wow, ale się... Dobra, na parking. Wow, idealnie mnie zrzuciło tu. Po kaczce sobie przeszedłem. Dobra, wchodzimy do zamku. Wow, dzień dobry, witam bardzo serdecznie, Milki. Buziak na dzień dobry. Wow, może ja was zostawię. Nie, no to był buziak w policzek. Ogarnij się, pa. No i zawstydziła się przez ciebie, dobra. Chodźcie, pozwiedzajmy całą resztę. Ale komnaciora, tutaj jakiś sfinks duży widzę. Ale nie, no, bo mi się to tak podoba, już tu byłem wcześniej, ukrywam, ale kurczę. To jest tak piękny zamek, mi się naprawdę on tak podoba. Ten sfinks to jest totalny, kurde, nie wiem. I te palące się mugały. Super to jest. Dobra, wejdę do tego sfinksa, zobaczę co tutaj jest. Emilia, co jest ładniejsze, tościk czy zamek? O, to jest dobre pytanie. Co jest ładniejsze, tościk? Nie uciekaj od obowiązku. Nie wyskakuj, nie kończ ze swoim życiem, nie. Co ty? Sam ją wypchnąłeś. Nie! Dobra. No i znikła na całe wieki, amen i koniec. Za horyzont poleciała. Dobra, patrzcie, tutaj mamy taki emerald, to jest emeraldowy zamek, tak to można nazwać. Jeszcze nie mamy konkretnej nazwy wymyślonej, ale to wszystko w swoim czasie. Tu jak na dole widzieliście jest sfinks, do którego można wejść i w nim jest komnata, w której będziemy prawdopodobnie przechowywać najcenniejsze rzeczy, jakie są tutaj na tym serwerze, jakie mamy. Nie no, moim zdaniem to wygląda kozacko, ta komnata, jeszcze ta lawa pod tym. Mogę... Stań sobie na jakimś szkle, rozwalę szkło pod tobą. Nie, co? Ale już byłeś w stanie stanąć na nim. Byłem w stanie prawie. Dobra, i chodź jeszcze na dół pójdziemy, bo tutaj już nie będziemy wracać. Będziemy szli Ojej, szkielet! Okay. Tu trzeba poświetlać wszystko lepiej, bo tutaj jest niebezpiecznie. O, jak mnie zaszedł do tyłu! Uwaga. Ale ty masz mieczor fajny, kurczę. Ja mam jakiś taki średni. O, fuj! On wygląda jak jakiś nożyk, kurde, do grzybów. Dobra, tu mamy enchant, dobra, to jest spoko, tu jest taki magazyn, dużo magazynów tu mamy i laboratorium, czyli coś co ja lubię najbardziej, Z tego jeszcze będzie odcinek. Z tego jeszcze będą odcinki, uwierzcie mi, ale to muszę troszkę ulepszyć, bo to laboratorium to jest nic w porównaniu do tego, co ja miałem wcześniej. Dobra, tu mamy lochy, słuchajcie, o nie, jest pierwszy więzień, o nie, ale on jest najpotężniejszym więźniem, nie, dobra, chodź, jednak idziemy stąd, jednak idziemy jednak, nie ma sensu, z Norbertem nie ma co zadzierać. Dobra, lecimy w takim razie na górę, pokazać co jest wyżej. Wejdziemy sobie po tych super schodach, które wybudowała tutaj, wiadomo, najlepszy architekt na tym serwerze, czyli Emilia. Prawda, zgadzam się. Prawda, potwierdzone info. No, te liany trochę mnie denerwują, trzeba je usunąć w niektórych miejscach, bo tutaj są na przykład bez sensu, nie? Tu mamy takie wyjście, to jest fajne, i między te to jeszcze bym murki wstawił, żeby nie wypadło się tak łatwo, wiecie o co chodzi. Ale to, nawet murki, to czekajcie, powkładam je jak już tutaj jestem. Dobra, żeby już to było. O, no i mamy dokończone to przynajmniej. Dobra, super. Super to wygląda. Jejku, te wieże to też są piękne. Ło, tu są diamentowe piece. No. Ja też tu mam diamentowego pieca jednego, to też go tu mogę położyć. Patrz, tutaj sobie przepalasz, przepala ci się coś i możesz sobie siąść i poczekać. Zobacz, jakie fajne. I siedzisz i sobie. Ej, dobra, to czekaj, daję tu jeszcze jednego pieca. Jeszcze jedną ławę trzeba będzie zrobić.
No, widzisz, jak sobie siedzimy i czekamy, aż się coś przepali. Dobra, jest to. Fajnie, fajnie. To wygląda jak czekanie w pralni, aż się wypiorą ci rzeczy takiej publicznej. Dobra, pojedziemy tu. O, tu jest kolejny magazyn. No to nieźle, jak tu jest mnóstwo magazynów. Ale ten ładnie wygląda, powiem wam. I te drabinki, dzięki. To też jest kozak jakiś. Dobra, zejdźmy na dół. Zejdźmy na dół. Idziemy w takim razie do góry. Tutaj, to co widzicie w tym miejscu, to są armaty. Z tym, że jedna tylko działa, ponieważ tylko jedna jest zrobiona, a reszta to są fejki. Ale działa wybitnie. O nie, kolejny szkielet. Niebezpiecznie, niebezpieczeństwo. Dobra, on zginął od upadku. No ale przecież ona nie potrzebuje. Ona jest silna kobieta, która ma swoje zdanie. Dokładnie. Jak wybrnął. Musiałem, już się nauczyłem, jak wybrnąć z sytuacji. Dobra, tu jest główny magazyn. Tak można powiedzieć. Tu powstanie taki duży pies, który będzie jeszcze lepiej przepalał niż tamte. To się, nie no, będzie przepalał rzeczy, których nie można przepalić na tamtym. To będzie taki inny piec, ale to zobaczycie na następnych odcinkach. Dobra, no i tu mam, no magazyn tu, póki co dopiero się tu wprowadzamy. Ja tutaj jestem, się właśnie dzisiaj będę wprowadzał. O, tutaj jest przycisk do zagłady. No ja go nie będę klikał, bo on już został za dużo razy kliknięty. Ale Emilia widzę, że nie ma pohamowania w tym. Wow, jaki strzał! Dobra, i teraz to wybuchło i teraz zobaczmy, jak im zniszczyło zamek. No, nie, no my jesteśmy najgorzej. I tam jeszcze TNT jedno... Wow, teraz wylądowało tam! Dobra, no i widzicie, jak mi to bombarduje zamek? Ej, zbombardowało nam też? Nie. Nie. Ej, działa chyba. Nie, no zbombardowało. Nie, no. Zobaczcie. No nie, no tam jest rozwalone kawałek. Tam nie było tak. Aha, no raz. No, rozwaliło, czyli jedno TNT poleciało nie tak, jak należy. No i słuchajcie, tutaj jest borowik. Wielki borowik. Zbudowany przez Neona, który tam chyba chce popełnić borowik, samobójstwo. Borowik. Nie, skacze, ale ma buty, więc się odbił. Dobra, siema, witam. Witaj twórco borowika. Kurczę, dobra, idźcie sobie. Borowikowe myśli. Nowa seria na kanale Neona. Borowikowe myśli. Dobra, wchodzimy na górę. Tutaj to jest w borowiku, wszyscy będziemy mieszkać. Tu jest pokój Emilii. No, nie, no najlepiej na razie zrobiony, bo tutaj jako pierwsza się wprowadziła. Tu ma jakieś tabliczki, ale dobra, to poprawię te tabliczki, bo są, powinny być lepsze, ja wiem jakie, ale to poprawię już poza odcinkiem. Tutaj jest mój domek, tu się będziemy wprowadzać i tutaj mamy zbagowany blok, który mi zbagował jeden z potworów. To nas bardzo denerwuje i wywalilibyśmy je najchętniej, ale nie potrafimy, więc trudno. Tutaj jest Daveson, który też na razie się jeszcze średnio wprowadził, no bo też się wprowadził wszystko dopiero dzisiaj. Dzisiaj się dopiero wszyscy wprowadzają. No Emilia jest szybka w te klocki, więc raz, dwa, trzy to zrobiła. No i tu jest Neon, mieszka w samej kopule, w grzybie, więc w borowiku. Wow, ale masz fajną tą, ramę. Co jest? Jak ty to zrobiłeś? Jeszcze ten diament tu tak. Łatwe do zrobienia. Wow, ej, nawet nie wiedziałem, że tak się da zrobić. Ale szok. Nie kręćcie mi złotem. Kurczę. Kręć się jak Twister. Ej, ten stone tutaj też. Ej, ale to jest mega fajne, że ten diamentem jak kręci. Jakby to można było zrobić tak, żeby to było animowane i żeby to się tak kręciło samo, bez klikania, to by było super. No i tu w ogóle Neon, co ty możesz zrobić drugie piętro nawet. Na górze zrobić, nie wiem, coś. Ej, jaki czemu widok? Czemu to jest wybuchnięta ta góra? Gdzie? Nie jest wybuchnięta, jest cała. Czy jest co? Bo mi się coś... Ale ty masz słaby render dystans. Co? Ej, nie, coś jest nie tak u mnie. U mnie to się jakoś zbagowało. U mnie też jest dach normalnie. U mnie nie! Wystrzel, wystrzel się i powiedz, czy walisz głowowsu. A, bo chmury masz włączone. Ta, ale ej, jak to wygląda? Ja wam screena robię. Screena wam robię. Detale, chmury, włączyłem chmur. Ej, faktycznie! Faktycznie to tak wygląda, jakby nie było góry. Ej, no, ale to ja nawet fajnie wygląda. Stary, jakbyś rozwalił tą górę i tu szkłodał? Nie. Kurczę, bo to wtedy będzie borowik. Teraz jest kurczę, przynajmniej też wtedy. Wtedy to by było obserwatorium najlepsze, ale dobra, planetarium, czekaj. Kurczę. Wyłączam chmury. Planetarium. Bo nie chcę chmur mieć. Wyłączone chmury. No tak to lepiej wygląda. Planetarium, tak. A co ja powiedziałem? Obserwatorium? Nie no to wiem, nawet na to samo wychodzi chyba, nie? Dobra, zostańmy przy borowiku. Dobra, zostańmy przy borowiku, dokładnie. No i słuchajcie, mamy taki nasz tutaj zameczek, tu wiadomo jest jakiś jeszcze dziedziniec i tak dalej. No, nie wiem, jak oceniacie ten zamek, bo ja oceniam go 20 na 10. 1 na 10. Jest beznadziejny.
Tak, to idź stąd. To właśnie. Nikt się tu nie oprócz Borowika. Oprócz Borowika, który jest tylko, ładny. Tylko Borowika. Napiszcie, słuchajcie, w komentarzu, że to wygląda jak Borowik, proszę. Od tak, dzisiaj robię. Od dzisiaj. Spam Borowik, wszyscy piszą. Ej, teraz was wkurzę wszystkich. Słuchajcie, od dzisiaj wszyscy spamujemy pod wszystkimi filmami Borowik. No nie, no po co to robisz? Dobra, żartowałem, nie róbcie tego, będziemy banować za to. Ale pod twoim filmem Borowik. No pod twoim filmem mogą spamować, ale u nas lepiej. Dobra, no słuchajcie, dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Koniecznie zostawcie łapkę w górę, jeżeli wam się filmik podobał. No i do następnego odcinka, w którym będziemy za niedługo toczyć wojny z tamtym składem. No myślę, że z tym zamkiem to nie mają żadnych szans, więc tutaj jesteśmy... O, tam Emilia sobie skacze jak... gibie się jak delfin. Więc no tyle, dziękuję wam bardzo. Do zobaczenia już jutro o 19:19. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.